słoneczniczo opadły ręce. Zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg nadchodzi. Pomsta od płata Boża. Sam on przychodzi, wyłaje was. Wtedy otworzą się oczy ślepych. Otworzą się też uszy głuchych. Otworzą się wtedy, kiedy ludzie będą słyszeli od was, że przychodzi Bóg. Wtedy będą się otwierały ludzkie oczy i ludzkie uszy. Kiedy od was usłyszą, że przychodzi Bóg. Że przychodzi Bóg jako pomsta do wszelkiego rodzaju diabelskich sił w ich życiu. Wczoraj mówiliśmy liderom o ewangelizacji. O tym, jak jest ważna i jak trzeba rozkręcać ją we wszelki możliwy sposób. Jesteś głosem Boga w twoim domu, mieście, pracy. Przez cały czas to jest, jak myślisz o celu życiowym, mówisz, Boże, co mam w życiu robić? Co ja mam robić? To zawsze dodawaj, co ja mam robić oprócz głoszenia Ewangelii, uzdrowienia chorych, wypędzania demonów i strzeżenia zmartwych. Co mam oprócz tego robić, Panie Boże? Gdzie oprócz tego mam się udać? W którą stronę? Bo to wiem, że mam robić. Jestem w pełni tego świadomy. Jak się będziesz się modlił, powiedz, Boże, jestem w pełni świadomy, że jestem Twoim głosem. Jestem Twoimi rękoma. Jestem Twoimi oczyma. Jestem Twoimi uszami. Jestem Twoimi nogami. Jestem Twoim ramieniem. Gdzie ja, tam Ty. Gdzie ja mówię, tam Ty mówisz. Gdzie ja uwalniam moc, tam Ty uwalniasz moc. Gdzie ja, tam Ty. Mów tak do Boga dzisiaj. Bądź tego pewny. I uwielbiaj Go za to, że jesteś człowiekiem niosącym Jego poselstwo. Jego poselstwo. Rozumiecie? Niektórym z was, już mówiłem to w środę, a powiem teraz wam wszystkim. Tłumaczymy Pismo Święte i Paweł mówi w pewnym momencie, tak jest tutaj zapisana jego wypowiedź, że mówi o sądzie wiecznym. Mówi, będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. A oryginał tego brzmi w taki sposób. Będzie to w dniu, kiedy Bóg będzie sądził ukryte uczynki ludzkie, a ja będę odbierał nagrodę za głoszenie Ewangelii. Taki jest dokładny zapis tego wersetu. Paweł mówi, ja tam idę po nagrodę za głoszenie Ewangelii. Idę tam w jednym celu, aby odebrać nagrodę za głoszenie Ewangelii. Idziesz do nieba, ale dzisiaj powiedz Bogu, Boże, nie tylko idę do nieba, ale idę po coś do nieba. Idę po nagrodę za głoszenie Ewangelii. Wywyższamy Ci, Święty Duchu. Ty, który mówisz do nas każdego dnia. Ty, który kierujesz nasze oczy na Ciebie. Ty, który doprowadzasz do tego, że nasze języki mówią Twoje słowa do ludzi, którzy są wokół nas. Jesteśmy Twoim głosem. Jesteśmy Twoim głosem. Wywyższamy Cię, Święty Król. Wywyższamy Cię, Święty Boże. Uwielbiaj Go za to. Powiedz, jestem Twoim głosem. Twoim głosem. Jezus. Bo pokonamy lepiej. Kontrolę w noc.
takiej istotnej formy, która nie potrzebuje rozpocząć jak w ciele. Rusz swoim ciałem. Mężowie bracia, weźcie autorytet, bądźcie jak Dawid, spalicie kalorie, spadną wam brzuchy. Lepiej być panterą niż niedźwiedziem. Amen. Amen. A teraz ważniejsze. Jeszcze raz. Halleluja! Yeah.
Panda, you're cold.
wszelkiego wycofania. Wyrzeknij się wszelkiego wycofania. W taki sposób się nie wygrywa wojny. Nie wygrywa się wojny ewakuacją. Jeśli będziesz miał w sobie ewakuację, jeśli diabłu się uda nacisnąć na jakiś maleńki element, którego się wystraszyłeś, rozumiesz? To będziesz przegrywał tu na tej ziemi. Nie, bo masz, ale tu na tej ziemi diabeł będzie kopał ciebie. A to ty masz iść przed nim. Rozumiesz? Nie on przed tobą, ty przed nim. Powiedz, że wyrzekasz się. Ty się tego wyrzeknij. Ty weź odpowiedzialność za swoje słowa. Bez wyrzekam się wszelkiej ucieczki, wszelkiej ewakuacji. I nakazuję teraz, drogi diable, abyś opuścił moje ciało. Thank you.
stwierdzić tym słowem. Alleluja. Ja prosto, alleluja. Ja uwielbiam Cię za to. Ja Ci dziękuję za to. Życzę Ci śmierci z mocy języka. Dziękuję Ci za szczęście. Dziękuję Ci za to powrót. Dziękuję Ci za wszelkie błogosławieństwo. Uwielbiam Ciebie. Dziękuję Tobie, że jestem szczęśliwa, że nie jestem przyjaciół. Ura was zakaraz. Dziękuję Tobie, że ja władam nad diabłem i nad demonami, a nie on nade mną. Ura was zakaraz. Ura was zakaraz. Ura was zakaraz. Jestem silna, mocna, odważna, niezwyciężona. Mój mózg jest już wstany. Nigdy się nie cofam. Moje emocje są podporządkowane moim duchom. Ura was zakaraz. Ura was zakaraz. Wywyższy Cię. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię szeroko. Dziękuję Ci, że mogę być światłem. Dziękuję Ci, że jestem głosem. Uwielbiam Cię za dobre. Dziękuję Ci, że gdziekolwiek stawiam moją nogę, zostawiam ślad w królestwie Bożym. Dziękuję Ci, że ludzie mnie słuchają. Dziękuję Ci, że nie ma ani jednej osoby, która odwraca się na słowa, które mówię do nich. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię za to. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Oh,
dziś moja dusza czeka na Ciebie i tylko Tobie dziś zabrać chcę. Nikt oprócz Ciebie pomóc mi nie może. Nikt nie pocieszy mnie, tylko Ty moja dusza. Jak się tak nie cieszymy, to się nie cieszymy na zewnątrz. Wiecie, co chodzi? No to nie przejdziemy tego. Możemy grać, urobić bębny, szkwary, trąbki, saksofony. To może przyjść w ogóle, nie wiem, tercet egzotyczny, sam Cukowski. W ogóle muza może być rozpalona taka, że nie pytaj. Jak tam się nie cieszymy, jak wewnątrz nas jest smutek, to tak... świadomość. Moją modlitwą to jest to, aby was dosięgnęła świadomość. Tego, co masz w swoim odrodzonym duchu. Wiecie, co chodzi? Kiedyś ktoś powiedział tak, gdybyście naprawdę wierzyli w życie wieczne i to, że jest wam życie uratowane, to byście skakali od rana do wieczora. Nie idziecie do piekła. Czy wy w to wierzycie intelektualnie, czy w ogóle naprawdę wierzycie to na miłość boską w sercu swoim? Normalnie, bez Jezusa to jest piekło, a z Jezusem jest niebo. Oh!
Ostatnio byliśmy na drodze, nie mogliśmy zakończyć piątki.
I przede mną był taki samochód, który się bardzo dziwnie zachowywał. Raz jechał tak, raz tak. Artur mówi, czemu go wyprzedziłaś? On mówi, bo on jest niebezpieczny, ja mówię, żeby on był za mną. Diabeł ma być za tobą. Nie zgłębi. Ma być za tobą. Nie wycofujcie się ze swojego wyznania. Bierz jeden werset. Każdego dnia mówi się tym wersetem. Bycie żyje. Kurczę, żyje. Normalnie Bóg mi darował karę. Bóg mi darował karę. Tak naprawdę, jeśli byliśmy świadomi kary, to jesteśmy świadomi przebaczenia. Bo jak nie byliśmy świadomi kary. I tu jest kwestia nowego narodzenia. Wielu ludzi nie było świadomych kary. Nie było świadomych grzechu. I nie cieszą się później ze swojego zbawienia. Ciesz się ze swojego zbawienia. To jest początek i fundament do wszystkiego innego. Twoje zbawienie jest początkiem do wszystkiego. Cieszymy się z tego, że nasze imiona są zapisane gdzie? W Księdze Żywota. Cieszymy się z tego, że Twoje i moje imię zapisane jest w Księdze Żywota. Z tego tak naprawdę wszystko bierze swój początek. Wiecie, powiedz Boże, dziękuję Tobie, że mam kręgosłup, a nie nitkę. Amen. Że nie uchylasz się przed po prostu małym wichergiem. Mogę stać podczas sztormu. Mogę stać podczas życiowych trudności. Bo takie trudności przychodzą na każdego z nas. Czemu? Bo jesteśmy w drodze. Rozumiecie? Ale mam kręgosłup. Więc mam kręgosłup. Nie mam nitki, mam kręgosłup. Stoję. Wiatr mi wieje prosto w twarz. Diabeł ci pluje w twarz, a ty wiesz, że żyjesz. Amen. Jak się nic nie dzieje, to wiecie, to jest niedobrze. Jak się dzieje, to znaczy, że żyjesz. Amen. Więc Ojcze, dziękuję Ci za świadomość. Alleluja. A jeśli nie masz tej świadomości, to powiedz, modlę się, aby ta świadomość mnie dosięgnęła. Chcę być świadomy tego, co mam w Tobie, Jezus. Tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Tego wszystkiego, co złożyłeś w moim nawróconym duchu. Alleluja. Chcę być tego świadomy. Chcę być świadomy każdego słowa, które wypowiadam. Chcę być świadomy każdego słowa, które czytam w Biblii. Chcę być świadomy każdego słowa, które jest wypowiadane. Chcę być świadomy. Chcę być świadomy. I przyjmuj tą świadomość. Sama ranka na myśli nie zginęła Abrahama syn, gdyż potężną ręką swą może zmienił sumno. Gdyby nawet modlił się, gdy człowiek zmył, to serce zna.
siebie za dużo. Czujesz to, że wziąłeś na siebie za dużo, już jest to pewna. Że wziąłeś na siebie zbyt wiele. Duch Święty mówi do siebie, że to nie on. Nakłonił cię do tego, żebyś tyle wziął. I że nie musisz tego nieść. Nie musisz nieść tego, co wziąłeś. Nie bój się zdjąć go. Nawet gdyby ludzie powiedzieli, że zawiodłeś, to zdejmij to. Bo te liny puszczą jak w dźwigu. Ciężar jest zbyt duży, a dźwig zbyt mały. Jeżeli wziąłeś coś za dużego na siebie, to zrzuć to teraz z siebie. Zdejmij to. Czas, nie ten wiek w Chrystusie, nie ten moment, zdejmuje to z siebie. Zrzucę to z siebie. Nie ciągnij tego dalej, bo to cię będzie kaleczyć. Jestem wolna.
mocą Twojej krwi. Jestem wolna mocą Twojej krwi. Jestem wolna mocą Twojej krwi. Jestem wolna, jestem wolna, mocą Twojej krwi. Jestem wolna, mocą Twojej krwi. Zaśpiewam, Ty jesteś wolny. Jestem wolny, mocą Twojej krwi. Jestem wolna. Jestem wolna.
mocą Twojej za wolny Kościół, za wolny Kościół. Ogłaszamy, że Kościół jest pełen zwycięstwa.
tak słyszę dźwięki z nieba, tak słyszę dźwięki z nieba, to pieśni uwielbienia na szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia święty świat śpiewają. Yeah.
pragnienie życia w swoim życiu, abym ustanawiał tak, jak chcę mieć. Instynkt do tego ci został dany. Takie jest narzędzie. Nie po to, żeby mielić, jak ci jest źle. Mieli nim w odpowiedni sposób, w odpowiednim kierunku. Ustanawiaj tak, jak chcesz mieć. Wielu ci jest związanych religijną modlitwą. Mów, jak chcesz mieć. Mów, jak chcesz mieć. Chcę mieć dobry seks. Chcę. Biorę autorytet nad tą dziedziną, a nie spodziewam się, aż mi tam coś zakwitnie. To ci tam zakwitnie. Chcę mieć dziecko, chcę mieć męża. Ruszam w tym kierunku. Chcę mieć dobrą pracę, ruszam w tym kierunku. Chcę mieć dobre emocje, ruszam w tym kierunku. Chcę mieć psa, kupuję psa. Nie chcę mieć psa, nie kupuję psa. Chcę mieć szczura, idę po szczura. Chcę i mogę. Chcę i mogę. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Przestań mówić nie mogę, nie chcę, nie pozwolili mi. To się nie mieści w kanonie. W jakim kanonie się nie mieści? Psa nie można mieć, można mieć psa. Ja mam psa i pies przynosi nam wiele radości. Pies dopasował się do Królestwa Bożego. O odpowiedniej godzinie wchodzi na dwór, o odpowiedniej godzinie jeje. Pies nie przeszkadza nam. Wręcz uczy wdzięczności. Naprawdę, przywieźliśmy go kiedyś tutaj, żebyście zobaczyli, jaka wdzięczna sługa. Po prostu wskakuje nam na nogi, patrzy w twarz i robi. Dziękuję, że żyję, dziękuję, żeście mnie kupili, dziękuję, że mogę być w waszej rodzinie. Śmieję się oczywiście. Masz język po to, aby ustanowić bieg życia. Powiem, dziękuję ci, Boże, za ten język, że nie jest drętwy, że nie jest sztywny, że się rusza, że ja nad nim władam. Tylko musisz zdecydować, czy chcesz powiedzieć coś pozytywnego. Wiecie, ostatnio przeczytałam, że nikogo nie trzeba uczyć mówić źle. Bo w ogóle dzieci nie trzeba uczyć być złymi. Bo dzieci w ogóle rodzą się i natychmiast pierwsze słowo, jakie mówią, to nie. Nie trzeba uczyć dzieci być złymi. W zupełnie inny sposób trzeba. Trzeba uczyć dzieci posłuszeństwa. I my też musimy się uczyć czego? Posłuszeństwa wobec prawd Bożych. Jak źle robić na opak, wszyscy wiemy. A teraz trzeba się nauczyć robić rzeczy właściwie, w sposób właściwy. Źle nikt nas nie musiał uczyć, bo my wszyscy wiemy, jak robić źle. Wiecie, co chodzi? Bo się chodziło z diabłem za rękę, a diabeł jest jakby wymyśla ciągle nowe rzeczy, więc my wiemy, jak czynić źle. Ale teraz trzeba bawić posłuszeństwo. Przede wszystkim najpierw jest myśl, potem jest słowo, a potem jest czyn. Panuj nad myślami, potem wypowiadaj słowo, a potem czyn. Tak, jak chcesz mieć. Nie ma czegoś takiego, jak Boży plan do twojego życia. Bóg ci nie zaplanował życia. Religia ci napowiadała głupot. Fałszywi prorocy potwierdzili te głupoty. Nie ma planu do twojego życia. Masz władzę, aby wybrać najlepszą wersję swojej przyszłości. Najlepszą. Jaką chcesz wersję? Interesuje cię jakaś wersja twojej przyszłości? Popatrz teraz w przyszłość i wyobraź sobie najlepszą wersję tej przyszłości. Najlepszą. Rozumiesz? Zrób to.